Paczek widzowie może nie ma za dużo, ale będzie ich więcej, bo sobie oczywiście dorobimy. Ale na sam start obiecałem wam piki. 81+, T1 z 4 i... No i mam 40. Zrobiłem 40, bo na tyle mi akurat kart wystarczyło. Jeszcze 3 pikensy, 85+. Na dobry początek sobie możemy kliknąć. No, widzę, że dalej nie naprawione. Chyba to się do końca gry, mam wrażenie, nie zmieni. Jest pierwsza karta specjalna, Sanchez. Nawet jesteś nic nie warty, ziomek. No, może w trzecim. Może w No to zostało 81+. Zapraszam was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, a na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wahoo macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. To są jeden z czterech, więc no tutaj no może być lepiej niż w tych 82+, które były tylko jeden z trzech. Oczywiście, no możecie stawić łapkę w górę, jak się podobało, obiecałem piki, no to dla widza zrobiłem, tak? No ja jestem słowny tutaj w tym aspekcie. Dwa walkouty w jednym piku, no nieźle się zapowiada. Wolałbym, żeby to były walkouty kart specjalnych. O, Borchę wziąłem, to możemy Baldę. Nie będę brał duplikatów, bo szczerze to nie chce mi się tego wrzucać do rozbudowy duplikatów. Oczywiście będziemy sobie to pomijali. 87 monią, kolejny walkoucik. Ale jeszcze, o, Mikał Tadze, on dobry meczek zagrał wczoraj. Tak? To było wczoraj czy przedwczoraj? Bo już trochę się zgubiłem, powiem szczerze, z tymi meczami, ale no dobry meczyk grał, no. Dobry meczyk, ale upgrade'a raczej nie będzie. Ale wracając jeszcze poza tymi siedmioma, co są w sklepie, to tutaj nam wpada foder. I z tego foderu, co nam tu... Ale w ogóle dużo tego foderu leci, to mi się podoba. Z tego foderu, co nam tutaj wpada, no to sobie go poprzepalamy na jakieś inne paki i tak dalej, i tak dalej. I to jest, słuchajcie, ostatni film z tego konta, bo za niedługo już się rozpoczynają, o, rozpoczynają się wakacje, jakiś ziód z co jest za klub w ogóle, a, to nie znam, ale zaczynają się już za kilka dni wakacje, no i w pierwszy dzień wakacji, akurat, 21 to jest pierwszy dzień wakacji, wpiszę w Google, żeby się nie ten, pierwszy dzień wakacji, sobota 22 czerwca, no, w teorii, tak, w teorii od 22, no to czyli w praktyce już w piąteczek wakacje się zaczynają, nie? Więc w piąteczek, przed meczem z Polską już, oj, dobra, wezmę tą Endler, na wyżej dzisiaj się przepalimy. Już przed meczem z Polską, w piątek, o 15, pierwszy materiał z wakacyjnego Road to Glory. Obiecałem, że będzie i będzie. Najlepszy skład w grze, czy zrobimy? No kurde, my nie zrobimy? Zawsze się udawało. No ale tutaj jeszcze musimy dokończyć to, co zaczęliśmy. Zostały, otworzyliśmy ile? Już dwie strony ponad, no to już jest 15, 16 tych... O, Courtois 90, to fajnie. Fajnie w ogóle, że dużo serio tych leci wysokich overali, jak na Epika 8-1. No trochę boli, że trzeba dużo na niego przepalić, bo no, 11 kart, nie? To więcej niż zawsze. Tak to by było więcej tych pikensów, ale no nie leci jakoś mega mało tego foderu jak na 8-1+. Powiem szczerze, że jestem w miarę zadowolony, ale parejo. Parejo to jest taka karta. Nie wiem, czy wy też tak macie, nie? Ale dla mnie opening bez parejo to jest stracony już. Zawsze go muszę... Oj, Delichtem wziąłem. Zawsze muszę parejo zobaczyć. Zawsze on musi wypaść. Za każdym razem. W każdym openingu. Jak go nie ma, to opening stracony, nie? Ale zostały nam jeszcze 3 pikensy do końca... Ja go nie wziąłem przed chwilą? Nie wziąłem. Dobra, wziąłem Gabriela. Ostatni pikens... Nie no, Laporte już... Ale dobra, to mam jeszcze jeden chyba. Duplikat, Endler i właśnie Laporte. W ogóle tak pomyślałem sobie, żeby kliknąć to i to. Ulepszenie futbolu 92+, specjalnie sobie zostawiłem, jeszcze nie robiłem i to ulepszenie kandydatów do sławy, bo... Kurde, i tak już kończymy to konto, to... Nawet jakbym tu Frimponga przepalił, to chyba nic się nie stanie. Niektórzy z was pewnie zapytają, co ja zrobię z tym kontem. Przy okazji sobie piję Monsterka, bo wstałem niedawno. Nie mam niestety żadnej współpracy z nimi, ale... No jakbym miał i bym dostał darmowe codziennie, taką, jakbym dostał taką paletę na miesiąc, oj człowieku, ale by było. Ale wracając, to niektórzy pewnie mogą się zapytać, co ja zrobię z tym kontem, jak już nie będę na nim grał. No i odpowiedź jest prosta, no, co będę zrobił? Nic nie zrobię, będzie sobie leżało, będzie sobie czekało. Może sobie pogram któregoś razu, czemu nie? Ogólnie widzowie, wydarzył się problem kartowy, bo już nie mam w ogóle złotych kart. To są ostatnie, jakie mi zostały, w sensie te 7-9, nie? Bo 8 trójki w górę jeszcze mam. Ale no tych niżej nie mam, bo no waliłem w piki wszystko i no i nie ma. Dobra, mamy wszystko gotowe. Lepsze paczki są, jest kilka gorszych. To chyba lepsze... Nie. Ja zapomniałem, że ja muszę palić duplikaty. Autentycznie. Ale mówi się trudno i żyje się dalej, no co, nic się nie stało, tak? Ja najpierw otworzę oczywiście te gorsze paki, z których pewnie nic nie będzie, więc...
ja nawet nie dorzucę do tego jakże bardzo długiego filmu. O, ty, wymienny walkout, dobra, to pokażę jednak. Z jakiejś losowej paki, chyba z jednym rzadkim nawet. No, fajnie, fajnie zobaczyć. To już ostatnia z tych gorszych. Tak, dobrze mówię, ostatnia, ostatnia. No to teraz gotujemy. 2x8, 6 plus, 3 takie. W pierwszej... złoto, ale kurde, mógł być mekam, ale to nie może być chyba mekam, bo... nie, są dwie karty 8-9, to, jakie 8-9, dwie karty 9-1, to mógł być, no ale sobie pominąłem to, więc i tak nie było. Druga paczka, Italia, SPD, Tonali, ale z Ter Stegenem. No a w trzeciej zarzucisz jakąś, o Jezus, co to jest, jak tak na Road to Glory będzie leciało. Matko bosko. No ale jeszcze poza tymi dwoma zrobiłem sobie to co 90+, bo chciałem trafić Biseka, bo mnie strasznie denerwuje ta karta. No ale go nie trafię. Trafiłem tego z typa, za... no właśnie, miałem to powiedzieć. Z Atletico Bilbao, on ma Vivian? Czego on ma? No, ja wiedziałem, że to jest on. Po tym jak wyskoczyła Hiszpania, ja już wiedziałem. Dobra, to jest gorsza, tak? Bo to jest gwarancja kandydatów do sławy, a tu jest wielkich nazwisk i zapisz się w historii. Dobra, cikie węże, dawaj najpierw to. To jest... Popa. Ameryka karta. Okej. Okay. No to jest lepsze, nie? To jest zdecydowanie lepsza paka. Mam nadzieję, że drop będzie lepszy. Ale czemu tu jest Paragwaj? To jest Almiron. Ile Almiron? 30 koła? 20? 60? No to pewnie przez to Newcastle, nie? Ale może jeszcze kupiłbym jakąś paczkę dla widza na koniec. Tak niespodziewanie, nie? Niespodziewanie. Jeszcze podgląd oczywiście klasycznie trzeba zrobić, bo... może się zwróci, no ale nie. Ale ja bym chciał jakąś wymienną dla widza. Tutaj jaka jest szansa? 12-13%. Tutaj jest taka sama praktycznie, a jest tańsza. To nie w ogóle. Dobra, jeszcze taką ze 150 koła kupimy jedną dla widza, bo... bo dlaczego by nie? Będzie? Panie. Panie. Parejo, proszę, Parejo. Jest! Jest Parejo! No wymienny Parejo jeszcze na koniec. Musi być, zawsze musi być, nieważne w jakiej ilości, Parejo cieszy, nie? A na dzisiaj to tyle, krótszy film, bo no nie było co za dużo tu robić, a to i tak taki film tak delikatnie kończący to konto, no bo wakacyjne Road to Glory, tak? Trzeba już powoli, no zaczynać. Tak się to prezentuje, może z tym zagram, może nie, kto to wie. Dzięki widzę za oglądanie i... i do zobaczenia w piątek przed meczem na wakacyjnym Road to Glory.